mi się bardzo podoba. Tak. Jako użytkownik Lumixa nie mogę w ogóle tego zrozumieć, że to działa. Za to stabilizacja to jest do bani. Dla osób, które tutaj trafiły ze względu na aparat i są ciekawe, jak się sprawuje, ja go kupiłem dla paru cech, między innymi to, że tutaj jest matryca APS-C, że mamy fantastyczny autofokus. Lumix mnie wielokrotnie niestety zawodził. Mamy odchylany w pełni ekran. Plus do tego streaming, tak? Można transmitować na latającej kawce. W moim przypadku jest to ważne. USB-C. Mamy też oczywiście monitoring dźwięku poprzez gniazdo słuchawkowe, które jest dodatkowe. Wideo nagrywa się też w pionie, także TikTok czy Instagram jak najbardziej. No i product showcase, czyli prezentacja produktu. Jeżeli chcecie pokazać coś, to faktycznie autofokus momentalnie przynosi ostrość. No i możliwość postprodukcji, jeżeli będę latał z tym aparatem, możliwość postprodukcji stabilizacji w Catalyst Bronze. Bardzo ciekawa funkcja. No i nowe kolory, które są wprowadzone z tymi nowymi aparatami. Tyle. Więcej powiem w następnych odcinkach, ale to są te pierwsze dni i to są też te powody, dla których kupiłem właśnie ZV-E10. No na to, że jest genialnie i vlog ma rację bytu. Patryk zrobił maturę, idzie na studia, nie wiadomo co z nim będzie. Podjął pracę, wejście w dorosłe życie dużymi krokami. Podoba mi się ta miejscówka, Patryk. Dobry. Tutaj można wpaść do wody. I o to chodzi. Pendolino. A tutaj mamy pod słońce, sprawdzimy jeszcze filterki zaraz. Mam takie bardzo fajne filterki regulowane. Nazywają variable, tak jak Peter McKinnon. Po pierwsze zamontujemy nowe śmigła, no i zamontujemy anteny do tego proteka. Ośmio, podobno trzeba spokojnie bardzo latać na ośmio tych łopatowych, bo można zjarać ESC albo silnik. Zrobimy szybką transformację i protek przygotowany. Sprawdzimy przede wszystkim, jak on brzmi i jak lata na tych śmigłach. Dobra, polecimy sobie zaraz z tym nad wodą. Jeszcze kawałek. Pięknie lata, bardzo spokojnie, wiesz? Trzeba latać bardzo delikatnie. A no ja tutaj widzę miejscówkę już dla ciebie. Nad tym mosteczkiem, pod tym mosteczkiem można przelecieć, Patryk. I coś czuję, że my dzisiaj tędy przele. Lecimy! Oho, pięknie jest! Jest bardzo ładnie. Tu idzie jakaś niewiasta z pieskiem, ale dużo przyjemniej te wirniki działają. Wiesz? W porównaniu do tego, te śmigła, przepraszam, nie wirniki, co mieliśmy, jak to wygląda teraz? Wygląda bardzo dobrze. Słuchaj, rewelacyjne są te ośmiu. Zaraz zamówię sobie dużo więcej. Bardzo ładnie leci. Podniosę się troszkę i wrócę do nas. Jest o niebo lepiej, Patryk. Nie szarżujemy i on lata po prostu mega. Słuchajcie, lata przepięknie, cudownie jest. Czy nie śmigła, tylko silniki nie są gorące, zobacz.
Bardzo ładnie idziesz. Pięknie. Wiesz? On leci jak krążownik szos, bardzo wolno i spokojnie. Przeszło ładnie. Ja teraz zrobiłem dwa loty, pierwszy Protekiem, drugi R2S. Testowałem filterki, a trzeci będzie lot właśnie nad Zgulem. Także trzy dzisiaj kłady. Zobaczmy teraz, jak Sony sobie radzi z fokusem. To mi się bardzo podoba. Tak. Jako użytkownik Lumixa nie mogę w ogóle tego zrozumieć, że to działa. Za to stabilizacja to jest do bani. Generalnie było bardzo fajnie, jest to ta sama miejscówka co kiedyś, ale pod innym kątem, ponieważ lataliśmy dzisiaj FPV, a nie tak jak Maviciem normalnie. Tak, inaczej się lata. Inaczej, nad wodą, nie? Kompletnie. Jest trochę więcej strachu, ale też trzeba być odważnym. Zdecydowanie, bo jak człowiek ciągle się czegoś obawia, to mu nic nie wyjdzie. A tutaj lataliśmy i pod mosteczkiem, i pomiędzy nogami dzisiaj. Bardzo fajne śmigła do tego Proteka, rewelacja. Te ośmiolopatkowe, nie? Mhm. Takie są ciche i naprawdę dobrze działają. Super, fajny czas, dzięki ci, Patryk. Dzięki. Słuchajcie, mam wrażenie, że to nie jest aparat do vlogowania. Przynajmniej te efekty, nad nimi trzeba popracować, bo on się trzęsie. Nie ma takiej dobrej stabilizacji jak na przykład Lumix. Natomiast ma fajny autofokus. To jest rewelacyjne. I rewelacyjne, to co mi się najbardziej podoba w nim, to jest to. Product Showcase. A dzisiaj bardzo dziękujemy Patrykowi za wspólne loty, bo było rewelacyjnie. Również dziękuję. Było odważnie, fajnie i fajny klimatycznie wieczór. Słońce już zachodzi powoli, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pewnie drże mocno. Nastawimy to i z czasem wypracuję stabilizację tą w postprodukcji. Do zobaczenia, pa pa.